Dobra. Czujesz? Czuć się DNF-em. Dystynktywny sztynk DNF-u, kurde. Dzień dobry, jest 5 października, godzina 6.30, Gliwice. A ja zapraszam Was na relację z Polish Bike Tour. Dystans 500 km. Warunki dla koneserów. Czekam jeszcze na kolegę i ruszamy na start. Samej zabawy. Również. Ajajaj. 5, 4, 3, 2, 1, start. Jademy! Czwarta strefa, co się dzieje? Ten manewr może nas kosztować kurwa wiele. Rozbieranie więzi. Ty, no to jak coś to dawaj, się zatrzymujemy. No dobra. Włączyłem kamerę, śmiało. Bieg bata. Słuchaj, ja na przystaneczku muszę na chwilkę. Dobrze. Teraz mi jest dobrze, jak się rozpiąłeś. Co to za tarcza? No, wciera. Może klocek żywiczny. Nie no, wymieniłeś? Nie. O, jest bardzo. Ale mam półmetaliczne w razie czego. Nie mam pewności, jakie tu są. A no, nie chciałem już na ostatnią chwilę tego robić. Jasne. Jebane schowki. I na co to komu? Pierwszy postój na dobicie powietrza. Chyba jesteśmy ostatni. To jest bohater, na jakiego nie zasługujemy. Nie. Dobra, to ja hulnę, łatwiej nam będzie odebrać we dwóch w razie czego. Bez rozpędu? Nie wiem. Sobie rozpęd. A, pięknie. O, mnie łatwiej działa fajnie z drugiej strony. Dobra, nie świruję. Szanuję. Jestem wdzięczny. Się na usta ciśniało. Ale nie wiem, czy się wydada. Ładny szuterek. Już nie. Jak tam termika? Wszystko git? Tak, a u ciebie? Jest okej. Okay. Buty mi chyba przemakają, ale nie ma tragedii. Tak na razie największy problem to to, że nic nie widzę. Całe okulary mam zawalone błotem, zaparowane. Polegam na tym, jak jadą koledzy. Albo jak stoją. Mieliśmy małą przygodę z zaworkiem u Jarka, ale chyba się udało ogarnąć. Niewiedza to potęga. Nie wiedzieliśmy, że mamy klucz do zaworów. Warunki są doskonałe. Pogoda jest wspaniała. Jak widać, świeci słońce. Jak widać. Czujesz? Czuć się DNF-em. Panie doktorze, knot gotowy. No.
co mam też nożyczki. O kurwa! To tak zasprężynowało? Nie wiem co ci powiedzieć, no tak zrobiłem. Naprawa się powiodła. Lecimy. Jak widać, pogoda cały czas jest doskonała. Towarzyszy nam słońce, delikatny wiaterek, ale ciepły, więc jest miło. No to nie kolega odchodzi. Walczymy o ostatnie i przedostatnie miejsce. I chyba ambicje go zżerają. Z pozytywów udało się naprawić oponę. Jedziemy dalej. Dalej zabezpieczamy ostatnie miejsca. Mam taki nastrój, jak się idzie na mecz jakiejś słabej drużyny piłkarskiej, takiej okręgówki. Wiadomo, że dostaną na dziurę, a i tak ludzie się dobrze bawią. Mniej więcej mam teraz to samo. Na horyzoncie widać już malujące się w tej pięknej pogodzie góry. To oznacza tylko jedno. Jazdę w czwartej strefie i wypompowanie się. Przepraszamy. O, jeszcze kolega jedzie, uwaga. ...140 km za nami. Jak widać, zaczęły się podjazdy. Ich profil jest bardzo optymistyczny. Założenie zębatki 42 zęby, zamiast 40 było doskonałym pomysłem. Straciliśmy pozycję. Wyprzedziliśmy kolegę, który suszył sobie skarpety w Ustroniu. No niestety, ale powalczymy jeszcze o to ostatnie miejsce. Nie no, jest dobrze. 10%, a ma być 16. A już nie mam przełożeń więcej. Nie da rady. Będzie wypych na bank. Uważam, że jest to na swój sposób jakieś wykluczenie. My w Łodzi nie mamy takich podjazdów. To jak ja mam się nauczyć to jeździć? No ale jaki klimacik tu jest. Jeszcze 500 metrów, 600, 50, 60. Kogo ja oszukuję? Jeszcze 250 metrów. Już w ogóle ten dystans jeszcze do pokonania. 350 to jest nic. W porównaniu do tych 200 metrów, co są przede mną. Do podjechania. Masakra. Wstyd się przyznać. Ale ja nigdy nie jechałem takiego podjazdu nawet. Chyba najdłuższy jaki miałem dotąd na Strawie zapisany, nie wiem, miał 100 metrów. Może. Chujowy ze mnie góral. Dajesz jaras, to się kameruje. Same AXS-y. Proszę państwa, pan Jarek. I tu już widać z daleka bolida. Słuchajcie tego. To jest tak zwany smutny klik, kiedy kończą się biegi, zaczyna się wpierw. Nie uciekaj, kurwa. No i trzyma ci to powietrze, zajebiście. Myślicie, że tam? Definicja adventure gravel. Miało być po płaskim. Miał być asfalt. Kolega, który suszył skarpety w Ustroniu i myśleliśmy, że go wyprzedziliśmy. Niestety okazało się, że to on nas wyprzedził. Mieliśmy kawkę na Orlenie. Także dalej walczymy o ostatnią i przedostatnią pozycję. A jest to rywalizacja zawzięta.
A tymczasem opa! Opa! Za nami postój w BK Cafe. Ogrzaliśmy się, dzięki czemu teraz na zjeździe będzie nam zimno. 200 IQ. Napędy nasmarowane. Jest klimacik. I to chyba jedyny plus tego, co się tu dzieje obecnie. Dwie pizze marinary. Na wynos i my je odbierzemy. No, będziemy pewnie za parę minut. Super. Bardzo proszę się upewnić, żeby na pewno sera nie było, bo czasem parmezanem sypią. Na pewno bez sera. Niestety musimy odpuścić rywalizację, ostatnie miejsce. No bywa. Nic byśmy tutaj nie ugrali. Duże prawdopodobieństwo uszkodzenia roweru, uszkodzenia siebie. Przynajmniej pizza była pyszna.